Kontroler do PlayStation 5 DualSense Edge, czyli ulepszona wersja pada, jest naprawdę droga. Najważniejsze funkcje ulepszonego pada to wymienne moduły i nakładki drążków, remapowanie wejścia i dodatkowe przyciski tylne. Za oficjalnego pada wyposażonego w te bajery Sony życzy sobie 1199 zł, czyli w sumie połowę ceny konsoli ze zwykłym padem. Nieźle.